Dzisiaj jest 17 sierpnia 2017 roku. Znajdujemy się w Bazylice Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. W tym dniu obchodzimy 160. rocznicę urodzin Sługi Bożego, arcybiskupa, księdza doktora Jana Cieplaka. O godzinie 18 w czasie mszy świętej będzie wspomnienie tej postaci. Widzimy piękny portret, który został przywieziony z Sankt Petersburga przez księdza Krzysztofa Pożarskiego. A tu widzimy obraz Matki Boskiej Anielskiej. Oczywiście na ołtarzu jej figurę. Modlimy, błagamy Boga o to, żeby Sługa Boży był wyniesiony na ołtarze, o wznowienie jego procesu beatyfikacyjnego. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boże Ocielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebek naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.